Tak zobaczymy, jeszcze nie jest koniec. Każdy mecz się gra do 90 minuty. No i no wygląda teraz, że to utrzymamy. No, zobaczymy, jest to pierwszy mecz. Po ciężkim oborze. Pierwszym, co sme byli vo Vyšle, no i teraz čeká nás týždeň v Glivicách i v piątek vyrážame na obus do Wenger. No, dzisiaj ráno ešte sme mali v AWF v Katowicach testy fyzične, tak fyzične to nebylo najlepšie, ale myslím, že to nevyglądalo najgorzej. A opisz bramkę, bo to wyglądało chyba tak, že z pravej strony pociągnął Cicu, dograł piłkę i są... Tak, Cicu mi tam podal, tak jak na treningu to cvičíme, že krajný pomocník tam ide na 16 metry, tak to vyšlo i hlavná bramka z tego byla. Wyglądaliście lepiej od Korony w tej pierwszej połowie, no druga już jest bardziej wyrównana, natomiast w obronie nie pozwalaliście im na nic. Taka jest prawda, no oni tam nie mieli żadnej sytuacji, my obok tegośmy tam stworzyli jeszcze parę, no szkoda, że tylko jedna skończyła w bramce. To tylko sparring, w sumie chyba wynik nie jest ważny, ale zawsze jest fajnie wygrać. No tak, jest to lepsze dla piłkarzów, dla myślenia i teraz se nám bude lepšie přigotovať. Bardzo dobry przeciwnik, Korona Kielce, też jest zespół po obozie, tak samo jak my. Myślę, że mecz taki wyrównany, no byliśmy o tą jedną bramkę lepsi, ale na pewno bardzo wartościowy sparing. W pierwszej połowie no zbyt wiele do roboty nie miałeś, natomiast twój vis-a-vis musiał się nieco napracować. W drugiej połowie ta kwestia się jakby odwróciła, prawda? No tak, pierwszą połowę myśmy mieli więcej sytuacji, w drugiej połowie troszeczkę się role odwróciły, ale no mówię, cieszymy się, że zagraliśmy na zero, bo graliśmy pierwszy raz też w takim ustawieniu, graliśmy dwoma składami, ale mówię, ja jestem zadowolony, że zagraliśmy na zero, to jest bardzo budujące. No właśnie, sporo nowych twarzy w defensywie, z którymi trzeba było się komunikować. Jak oceniasz ten sprawdzian? Ja myślę, że pozytywnie na dzień dzisiejszy. Już pracowaliśmy na obozie nad komunikacją. Nie są to żadni anonimowi piłkarze, bo też bardzo dobrze się wkomponowali w zespół. I myślę, że efekty tego będą w niedalekiej przyszłości.